Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, gdy słyszę słowo Bronek, to myślisz wycieczki klasowe? Bronek dawał mi poczucie bezpieczeństwa, świadomość tego, że pomimo wielu wad i wielu zalet, jestem człowiekiem wartościowym. Myślę też, że bezinteresowna pomoc nauczycieli za każdym razem, wspaniałe wspomnienia i super ludzie, bo w sumie to oni tworzą tą atmosferę razem z nauczycielami. Ludzie, którzy tworzą tego Bronka, są naprawdę fajni. Bardzo dobrze wspominam też wszystkie imprezy, które w jakiś sposób były właśnie związane z tą szkołą, między innymi półmetek, który sami zorganizowaliśmy. Ciepło wspominam Akademię z okazji Święta Patrona Szkoły. Kiedy jeździłem to na tawce w ramach przedstawienia. 3 lata spędziliśmy nie tylko na nauce, ale także na zabawie. Było wiele wartościowych wyjazdów, z których wiele wynieśliśmy. I studniówka. Studniówka, o, studniówka była genialna. Każde wyjście do teatru, pełne przygód. I poznałam też super ludzi, z którymi codzienne narzekanie na szkołę to było coś pięknego. Ludzi i to, że mogłam poznać swoich najlepszych przyjaciół, czyli Julkę i Gabi, i bardzo się cieszę, że ludzie w Bronku są totalnie różni i nie ma dwóch takich samych osób, każdy ma inne zainteresowania. Na zawsze zapamiętam, jak przyjemnie było grać w otoczeniu tak wspaniałej widowni, jaką byli uczniowie pierwszego liceum, co podnosiło na duchu, ale też czasami, pomimo przegranej, schodziło się z boiska z uśmiechem. Nigdy nie zapomnę jednej z przemów Sora Runa. Była ona na początku turnieju trójgamicznego i mówił nam on, ile będzie nas to kosztowało dyscypliny, pracy i wysiłku. A na sam koniec swojego wywodu rzucił takim: a tak w ogóle to w Lidlu jest promocja na dip serowy i mówię wam to tylko dlatego, że już sam zrobiłem zapas, więc jakby ktoś chciał, to śmiało kupować. Wydarzeniem, które najlepiej zapamiętałem, był na pewno zeszłoroczny Dzień Zwierzęluba. Dla tych, co nie wiedzą, jest to impreza, która odbywa się w szkole każdego roku. Podczas niej szkoła zbiera karmę dla psów z lokalnego schroniska, jak również właściciele mogą wziąć swoje pociechy do szkoły na lekcje. Od tamtej pory postanowiłem, że również chciałbym mieć psa, dlatego zaadoptowałem właśnie mojego psiaczka. Ogólnie jest naprawdę fajnie. Polecamy wszystkim.